Siemanko, us, witam Was na moim kanale Sensei Guździk, ja nazywam się Łukasz i dzisiaj zabieram Was do Wiktorii Szydłowiec, gdzie tam będziemy pomagać Albertowi Odzimkowskiemu w jego przygotowaniach do walki. A więc przenosimy się do Szydłowca, a Wy zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem Albert Odzimkowski ma szansę na zdobycie pasa KSW. Miłego oglądania, us. Siemano, siemano, a więc tak, słuchajcie, Wiktoria Szydłowiec dzisiaj sparingi, tak jak widzicie, na tym gronie jest Mateusz Dzik, Albert Odzimkowski i Mateusz Rycerski. Mateusz Rycerski, jak was dwóch było braci, no nie? Tak jest. Czyli powroty ostre. Przygotował. Czyli fajne grono, rozgrzewamy się, robimy rundy, a na koniec trochę pogadamy z Albertem i tle odbywa się właśnie trening kickboxingu pod okiem trenera Pawła. A my rozgrzewamy się, zaraz robimy robotę. Pozdro, us. Słuchajcie, tak dla przypomnienia, Albert w niedługim czasie walczy na CAVE Federacji, oczywiście w MMA. Tego są ostatnie jego szlify pod tą galę. I potem zobaczymy Alberta w KSW. Sam jestem ciekawy, jakie jest Albert w formie. Tym razem podobnie tam wagi, bo on nie zbija, dlatego nie jest osłabiony. Zaraz sami zobaczycie, jak wyglądają sparingi Alberta. Oglądajcie, bo będzie się działo. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Dragon Fight Club Radom. Jest to klub sportu walki, jeden z większych w regionie radomskim. W ofercie klubu znajdziecie treningi takie jak karate dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży oraz dorosłych, kickboxing, boks, capoeira, treningi dla osób powyżej 40 roku życia, senior 40+. Atmosfera w Dragon Fight Club Radom jest przyjazna i motywująca, a trenerzy pomagają osiągać Twoje cele niezależnie od stopnia zaawansowania. Nie zwlekaj, przyjdź i zapisz się do Dragon Fight Club Radom i zacznij swoją przygodę ze sportami walki. Dwie rundy po 5 minut zrobione, Albert z Mateuszem. Fajna walka, fajne tempo. Jeszcze już widać, że Albercik, no nie, buduje corner, coraz lepiej, a zmęczenie jest delikatne? Jest duże, no ale... Fajnie to wszystko wygląda, Mateusz też. Swojego czasu bardzo dobry zawodnik, ale lżejsza kategoria, no nie? Nawet 95, ale. A wcześniej walczyłeś w jakiej kategorii? 86, 81. Medalista mistrzostw Polski, bardzo dobry zawodnik, doświadczony zawodnik, naprawdę Albert ma z kim robić, zajebiście. Oj, 3 rundy zrobione. Teraz jeszcze do Albercika dochodzimy, to dociągamy go. Albert wyzwanie, kurwa 5 rund po minucie. Każdy nowy przeciwnik. Ale chłopak idzie na zawodowstwo, więc musi zapierdalać. Os. Albercik, jak się czujesz? Zmęczony? Ile dzisiaj rund? 5. Dobra robota, zajebiście. Albert zapierdala, prawda, koń. Zawsze był koniem. I w drugą stronę bać. No mało wiesz, żeby zmęczenie seriami. Dobra, bierzemy Albert, no nie? Dobra. Okej, słuchajcie, Albert Odzimkowski. Przed nami dzisiaj jest naszym gościem. Jak przygotowujesz się do swojej walki w CAVE? Czy masz jakieś specjalne strategie na tą walkę? No strategie są, oczywiście, jak najbardziej. Przygotowuję się na co dzień, studiuję Nemedis Team pod okiem Roberta Jocza. Korzystam również z gościnności Unique Fight Club od braci Paprzuckich. No i oczywiście, jeśli chodzi o moją stójkę, kickboxing, jak zwykle od wielu lat jest kochany tutaj w Wiktorii Szydłowiec pod okiem trenera Pawła Surdego. Gala KSW w Radomiu. Czy chciałbyś zawalczyć na tej gali? Oczywiście, no wiadomo, że też jeszcze przed mną jest wyzwanie na Brazylijczyk Gil Carvalho, 8 wygranych, 2 porażki.
Tutaj muszę jak najlepiej się zaprezentować, wszystkim wygrać tą walkę i to jest mój przede wszystkim główny cel. Czy masz jakieś ulubione techniki lub taktyki, które zamierzasz wykorzystać w swoich nadchodzących walkach, czy jakieś nowości możemy się spodziewać? Jeśli chodzi o stójkę, lubię boksować i kopać kolana, ale też bardzo lubię zapasy, dobrze się czuję też w walce na chwyty. Rzemie we mnie raz dusza kickboksera, raz dusza zapaśnika i raz się ustawię może zbytnio stricte na stójkę, raz tylko stricte na zapasy. Tak naprawdę zobaczymy, co walka przyniesie. Oczywiście nie, to jest tak, że do walki nie wychodzę bez planu, jak to się mówi, mówił sam Mike Tyson, taktykę się ma do pierwszego zadanego ciosu, a ja tak nie podchodzę do tego pojedynku, jest plan i no, raczej będziemy się starali bić na nogach. W jaki sposób dbasz o swoją kondycję fizyczną i psychiczną w okresie przygotowawczym przed walkami? Ja też dorzuciłem od pewnego czasu do siebie, do swojego repertuaru treningowego jogę i bardzo polecam, nie tylko dla ciała, ale też naprawdę dla ducha. Poszedłem pierwszy raz na zajęcia i bardzo mi się podobało to, że poszedłem. Spędziłem tam 1,5 godziny i nagle po zakończonym treningu, sesji jogi stwierdziłem, kurczę, ja myślałem tylko i wyłącznie o swoim ciele, nie myślałem o niczym innym i to było naprawdę fajne, takie sprzątające na pewno głowę przy takim natłoku myśli, a wiadomo, jesteś już też może niewiekowym, ale doświadczonym gościem, masz rodzinę, no i tych spraw na głowie trochę jest. Czyli gorąco polecasz jogę? Jak najbardziej, jak najbardziej. Czyli zawodnicy, którzy szykują się do swojej walki, czy nie tylko walki, jak najbardziej korzystacie z zajęć jogi, bo profesjonalny zawodnik mówi, że to jest okej, więc jak najbardziej warto spróbować. Czy masz jakieś wiadomości dla swoich fanów i osób, które będą śledzić twoje walki? Czy możemy się spodziewać jakichś niespodzianek w ringu? Klatce? No oczywiście, no ten, mam 12 pojedynków wygranych, 11 walk zakończyłem przed czasem, no przede wszystkim zawsze jest tak, mogę to obiecać, że jeśli będę widział, że mogę skończyć walkę przed czasem, to po prostu ten mój charakter, ten instynkt na pewno za tym podąży. Okej, no słuchajcie co, trzymamy kciuki za Alberta, życzymy zdrowia przede wszystkim, ja dzisiaj byłem świadkiem, to jest sparingów, końcówka przygotowań Alberta, naprawdę fajnie jest przygotowany. Przede wszystkim Albert też wspomniał wcześniej, że cieszy się wreszcie z treningów, że go nie przytłaczają te treningi, czyli jest świeżość, jest to, co powinno być. Ja jestem dobrej myśli, jestem pewny, że Albert naprawdę wyjdzie do klatki i znowu da mnóstwo pozytywnych emocji. Tego trzymamy kciuki, życzymy zdrowia i widzimy się na walce. Tak jest, no przede wszystkim najważniejsze, żeby czerpać radość z tego, co się robi. No i przede wszystkim te treningi sprawiają naprawdę wiele, wiele radości. Cieszę się, że mogę to robić. Także dziękuję Ci bardzo, Łukasz, za wywiad. No i Wam, że doczekaliście aż do samego końca tego wywiadu. Tak jest. Dzięki, pozdrawiamy i jeszcze raz życzymy Albertowi zdrówka. Pozdro, us. Dzięki, us. No i dobra, i mamy to. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję.